Cześć, witam was na pierwszych historycznych zawodach zdalnie sterowanych dragsterów. Ścigamy się dokładnie tak samo jak duże samochody, tylko na jedną 40 mili, bo nasze samochody mają skalę 1 do 10. Właśnie zakończyliśmy pierwszą rundę, pojeździliśmy, zjawiło się sporo zawodników z całej Polski, bo przyjechali i z Poznania, i z Białegostoku, oczywiście z Warszawy, z Lublina. Wyłoniliśmy zwycięzców, osiągaliśmy prędkości ponad 100 km na godzinę na mecie, co zobaczycie, bo czasami dron nie nadążał za samochodami. I zapraszam was na kolejne imprezy organizowane razem z Amazing Events i King of Poland. Będziemy w Kielcach, w Katowicach i Piotrkowie Trybunalskim. Zacznę od tego, że podziękuję wam wszystkim, że zechcieliście przyjechać tutaj na lotnisko w Łężu, na teren motoparku i mieliśmy okazję się pościgać. Z tego miejsca również chciałem podziękować oczywiście całej ekipie organizującej American Moto Show, King of Poland i Amazing Events, bo generalnie, teraz ta tkliwa część, rok temu byłem tu w Łężu na wyścigach na 1/4 mili razem z Agą i tak mówię do Agi, że to takie moim marzeniem jest, żeby na takiej imprezie się pojawiły też modele, żeby ludzie mogli zobaczyć to hobby, żebyśmy mogli rosnąć jako modelarze tak naprawdę. No i udało nam się dokładnie rok później, bo na czerwcowej rundzie w Łężu pojawić, więc bardzo dziękuję za tą możliwość i że umożliwiliście nam ściganie się razem z ekipą King of Poland i dużymi dragsterami. Myślę, że to świetna forma promocji, więc jeszcze raz wielkie podziękowania. Chciałem oczywiście też podziękować osobom, które im bezpośrednio pomagały w organizacji tej imprezy. Oczywiście mojej żonie, która wytrzymuje wszystkie moje dziwne pomysły, noce spędzone na składaniu filmików, wyzwanianiu po ludziach, dyskusji o setupach o 5:30 rano i tak dalej, więc podziękowania dla mojej żony wielkie. M2G Racing Team za wyrozumiałość w moim opuszczaniu regularnie pobytu w pracy, żeby organizować wam zawody. Mamy dla was nagrody, zapraszam. I podziękowania dla Michała Skoczenia, który przyjechał tu z samego rana i pomagał nam przygotować tor. No i zwycięzca klasy wyrwał się jak lis z konopi, można powiedzieć. Michał Lisowski. Debiutant. Moje wielkie wsparcie. Przechytrzył wszystkich ten nasz lisek. I dla liska nowa karoseria również będzie.